Samochód, który właśnie widzicie na zdjęciu, to najnowszy Mini Cooper, ten z mocniejszych, z zapędem na 4 koła, 306-konny motor od BMW, oznaczenie JCW, czyli John Cooper Works, w tak zwanych najpopularniejszych kolorach dla Mini Coopera, z słynnym czarnym pasem na środku. Chociaż do pasa to mógłbym się troszeczkę dowalić, bo jest nie za dobrze zrobiony, to jest fabryczna folia. Co o tym aucie? Panorama, generalnie to jest praktycznie full opcja. Panorama, pierwszy raz jeżdżę Mini Cooperem, to od razu wam się przyznam. Dlatego dość wielkim zdziwieniem było dla mnie to, że te drzwi to są tak jak drzwi od bagażnika, są drzwi jak od lodówki. Bagażnik nie jest jakiś najbardziej pakowny, ale zważajmy też na to, że samochód nie jest najwyższych rozmiarów. Ja na przykład dostałem informację o tym samochodzie wcześniej, przed odbiorem auta, od wypożyczalni Drive With It, ale nie spodziewałbym się, że to jest tak malutki samochód. Z kolei właściciel wypożyczalni mówił właśnie na odwrót. Z tyłu jest całkiem sporo miejsca i to mówię totalnie poważnie, jestem zaskoczony, jak dużo miejsca jest na tylnej kanapie. Oprócz tego, jak już jesteśmy przy tym suficie, mamy podwójną panoramę. No i tutaj nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o tym, bo jeszcze raz wspomnę, jestem pierwszy raz w Mini Cooperze i bardzo zaskoczyły mnie takie innowacyjne przyciski, można powiedzieć, na przykład przycisk od światła to taki, to mi się kojarzy z Lambo, ale nie chodzi o wygląd, tylko raczej o mechanizm taki, że jest coś takiego jak w samolocie, można powiedzieć. Tak samo przycisk włączania zapłonu. Start-stop jest na środku deski i tutaj już nowość, która została wprowadzona, czyli prędkościomierz jest w końcu na właściwym miejscu, a nie tu, gdzie przy wszystkich poprzednich generacjach Coopera. No dobrze, odpalmy ten samochód. Strzela już przy odpaleniu na wolnych obrotach. Sprawdźmy w ogóle, jak brzmi ten silnik na wolnych obrotach, a potem przy lekkim toczeniu się, bo jest różnica i to jest bardzo zauważalna różnica na korzyść tego drugiego. To mniej więcej brzmi. Nie najgorzej, co? Ja jestem pozytywnie zaskoczony na przykład. Nie wiem, jakby. Są tutaj takie rzeczy, których nie ma nigdzie indziej. Nie wiem, czy widzicie, ale rośnie wam ten czerwony okrąg, który pokazuje wam poziom głośności. Tutaj, widzicie to? Teraz jest na przykład cały, bo jest prawie na maksa. Teraz jest cały. Teraz go nie ma już prawie w ogóle. To jest jakby bajer. No i kubełkowe fotele. Bardzo sobie chwalę kubełki. Generalnie jestem zaskoczony wszechstronnością tego auta. Ten samochód ma silnik od BMW. To jest ciekawe, jak w Porsche Macanach po prostu i w Cayenkach. Reflektory, o dziwo, są takie bardzo... kurde. Nie wiem, czy nie będę się wstydził tego słowa, ale naprawdę są bardzo urocze. Ta maska jest... jakby taka żaba pocieszna nam się tutaj wyłania. To nie jest dla mnie przynajmniej samochód, który bym mógł rozważać przy zakupie, ale jak jesteś z Warszawy, wyjeżdżasz sobie do Trójmiasta, chcesz sobie poszaleć na drodze, poczuć prędkość, nie wiem, posłuchać głośno muzyki przy otwartym szyberdachu, coś fajnego porobić, pobawić się po prostu. Bierzesz Coopera, bardzo tani samochód, jeśli chodzi o wypożyczenie, no i Cooper daje radę. Dlatego zdecydowałem się właśnie na tą opcję. I przy okazji mam materiał dla was do przedstawienia, bo nigdy nie jeździłem Mini Cooperem. To jest 2019 rocznik, zarejestrowany w 20 chyba, z tego co pamiętam. No nie przyzwyczaję się nigdy w życiu do tej lodówki. Zobaczymy, jak to jeździ, co? To najważniejsze. Czy to idzie? Ten samochód idzie z procedury? Nie. Tu mamy napęd na 4 koła, można powiedzieć, że ładnie gniecie kierowcę. Zróbmy sobie na przykład wcięcie z buta i patrzcie, jak to wygląda. Mniej więcej tak to jeździ. Kierownica całkiem zgrabna, aczkolwiek to mnie denerwuje, że tutaj te uwypuklenia w kierownicy są troszeczkę za duże. Nie podobają mi się łopatki, ale
No ale one mają spełniać swoją funkcję. Redukcja i but. Więc tak to jeździ. Silnik od BMW-ki. Op! To można wracać do Mini Coopera. Bałtyk zdobyty, wracamy do samochodu. Przy okazji pokażę wam, tak wygląda kluczyk do miniacza. Jest bardzo śmieszny. Taki okrąglutki, taki dziwny, taki inny. Ale pasuje do tego auta. No i przy okazji pokażę wam też, jak wygląda od przodu samochód, bo jak to Litka powiedziała, jak się zapala, to wygląda jakby się uśmiechał. Gdzie ty masz buzię? No tam masz. Tutaj? Ale to? To jest nos? To jest nos? To jest buzia? To jest... Nie, ja widzę tu buzię, a tu oczy, nie ma. Nie, to ja bym dał tutaj nos i tutaj buzia, ale coś wypluwa, jakiś go class. No, tak czy inaczej... O! Zgasł, lecimy na miasto. Lecimy zdobywać Trójmiasto. Uuu, tego żem nie widział. Taki fajny dodatek. 24 godziny w furze. Uuu. Tutaj mamy tryby. Sport, green i taki medium. Tutaj wyświetlają się nazwy. Ładnie, ładnie jedzie. Pierwsze wrażenie zrobił jako taki kucyk pony, można powiedzieć. Teraz wychodzi z niego taka prawdziwa bestia. Jestem zdziwiony tym, jak zwinny jest to wóz. No dobra, sprawdźmy. Domknąłem i strasznie szumi. Muszę zwolnić i domknę dach. Jak na 300 koni, ja to jestem pod wrażeniem, poważnie mówię. Nie spodziewałbym się tak. Zupełnie nie spodziewałem się, że to tak nie jeździ. Odbierając to auto, miałem wrażenie, że to będzie fajny do lansu, taki ładny, do zdjęcia samochód. A tymczasem redukcja na trójkę. Jak on rwie? Słuchajcie tego dźwięku. Nie, dźwięku nie posłuchacie. Ale mamy piąty bieg. Wow. Frajda z jazdy niesamowita. Ja jako kierowca to mogę powiedzieć. A ty, Litka? Ekstra jest. I dla takich widoków warto jest właśnie wstawać przed wschodem słońca. Totalna klasa. Nieczęsto się widzi takie widoki o 3.30. Plan na dzisiaj jest taki. Jedziemy tam, tamtędy. Tym cypelkiem. Cały czas hen. Aż tam. Mniej więcej tam jest hel. Dosłownie jeszcze kawałek. Już. Nie, jest już dalej, Robert. Ale mam jeszcze 2,5 metra. Nie, stój. Proszę. Przyspałem się na tym fotelu, dosłownie teraz. Od pierwszej do trzeciej, no to 2 godzinki. I było bardzo wygodnie. Trochę zimno, ale to sobie odpaliłem na sekundę grzanie fotela i było dobrze. Teraz będziemy jedli. Tylko trzeba uważać, żeby nie pójść za daleko. Fotka Insta zrobiona. Przy takim widoku nie trzeba zbyt wiele, a mimo wszystko my poświęciliśmy godzinę, żeby zrobić idealne zdjęcie. Myślę, że wyszło perfekcyjnie. Sami możecie zobaczyć na Instagramie. No, posiedzimy tutaj z godzinkę, zjemy sobie śniadanie. Pora na nas jest 5:00, czas najwyższy, żeby pozwiedzać troszeczkę Pomorza. Zobaczymy przy okazji, jak jeździ miniat. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle. I z drugiej strony to samo. Na mapie to tak wygląda. Świetne doświadczenie. Jakby nigdy w życiu nie doświadczyłem czegoś podobnego. Chałupy. Moja
przygoda z Mini Cooperem dobiega powoli końca. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten samochód, poważnie. Zarówno dźwiękiem, jak i przyspieszeniem, jak i wygodą. Nie ma rzeczy, która by mnie nie zaskoczyła. No nagłośnienie było troszeczkę takie, mogłoby być lepsze. Ale tak to pozytywnie. Bardzo fajny wyjazd. Dziękuję wypożyczalni Drive With It za udostępnienie tego auta na kilka dni do filmu. Pamiętajcie, że to nie jest jedyne auto, które możecie wypożyczyć od nich. Mają też AMG A45S, to żółte, którym już jeździłem. Więc bardzo dziękuję jeszcze raz za zaufanie. Takie współprace są najlepsze, takie, które powracają. A ja jeszcze wam przypomnę, żebyście nie zapomnieli o subskrypcji, bo to jest głupie, ale ważne. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Pa!